W regionie trwa gorączka złota. Zgłaszane są kolejne odkrycia. Jedno z ostatnich dotyczy też powiatu świdnickiego. Sprawa zrobiła się głośna początkiem sierpnia tego roku. Wtedy do dwóch mieszkańców Wałbrzycha, Piotr Koper i Andreas Richter, który jest Niemcem z pochodzenia, dokonało omyłkowo do Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu zgłoszenia znaleziska okrzykniętego przez media złotym pociągiem. To wywołało gorączkę złota nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Wałbrzych stał się mekką turystów i poszukiwaczy skarbów. Miesiąc później Krzysztof Szpakowski z Ludwikowic dokonał kolejnych 3 zgłoszeń. Tym razem dotyczą one tuneli i podziemnych obiektów w okolicach zarządzanego przez niego włodarza, fragmentu kompleksu Rize Olbrzym, który w Górach Sowich budowali naziści, a którego przeznaczenie do tej pory nie jest znane. Ostatnie zgłoszenie znaleziska pochodzi z końca ubiegłego tygodnia. Tym razem dokonała go Niemka Christine Focken. Kobieta zgłosiła w sumie 4 tunele, których istnienia jest pewna. Informacje posiada z przekazów dziadka, który był niemieckim inżynierem, oraz od mieszkańców. Focken prowadzi bowiem firmę, która zajmuje się oprowadzaniem wycieczek po terenach tzw. ziem odzyskanych, między innymi po Rize. Zgłoszenia dotyczą między innymi tunelu prowadzącego do Książa oraz słynnego tunelu ze złotym pociągiem na 65. km trakcji Wrocław-Wałbrzych. Jeśli chodzi o powiat świdnicki, Christina Focken uważa, że tunel może się znajdować na terenie Świebodzic, także przy trasie kolejowej. Zgłoszenie przyjął starosta wałbrzyski. Jutro specjalny sztab kryzysowy zajmie się tą sprawą.